Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry wieczór, ja jestem Edwin, witam was w tym odcinku z gry Medium, gdzie poprzednio w sumie zrobiliśmy zbyt wiele, no dobra, troszeczkę zrobiliśmy, ponieważ poznaliśmy odrobinę historii tej całej Semutki, bodajże tak się ona nazywała. Zrobiliśmy jakiegoś kota, dzięki któremu dostaliśmy się do wnętrza lustra, znowu trafiliśmy do Limbo i prawdopodobnie musimy wejść po schodach zaraz za mną, wedle kamerki, i tam pewnie ustawiam, że dostaniemy się do tych nożyc do metalu, czy sekatora, jak zwał, tak zwał, którym będziemy mogli otwierać sobie przejścia zablokowane łańcuchem, obstawiam. Ale prawdopodobnie to się wydarzy coś jeszcze, na przykład zaatakuje nas ćmur, albo coś innego jeszcze. Ponieważ obstawiam, że Medium to nie jest taki horror, gdzie po prostu atakuje nas jedna konkretna rzecz, tylko nas atakuje kilka różnych konkretnych rzeczy. Tak czy siak, wszystko musicie sobie zrobić w prawym górnym mojego ekranu. Tam macie kategorię do przeciwko odcinka odeślę, a ja już nie przedłużam, tylko idę w głąb tego limbo tutaj. Ponieważ niepokoją mnie te krzyki, piski, wrzaski i inne... O Jezus, wszedłem nad przestrzeń jakąś. Dobra, tędy nie przejdę, rozumiem, spoko. Także rozumiem, że schody to jedyne miejsce, do których mogę się dostać i przez które mogę przejść jakkolwiek. W jakikolwiek mogę wejść w sposób z nimi w interakcję obstawiam. No i miałem rację. Pytanie brzmi, czy jak wyjdę na samą górę, to wydarzy się coś... Czy wydarzy się coś niezwykłego, aka coś mnie zaatakuje? Obstawiam, że tak. W końcu jest horror, więc nie sądzę, żeby miał taką swobodę, żebym mógł sobie jakkolwiek chodzić w jedną i w drugą z nadzieją, że absolutnie nic mnie nie zaatakuje. Czy ja mogę iść na lewo ewentualnie? Dobre pytanie i dobrze... Bernard, was it? Jezus Maria, co mu się stało? I absolutnie dobrze, że tu zajrzałem, jeszcze z tej ciekawości. Trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. It was like a part of him was missing. Obstawiam, że brakuje jego twarzy. Bo absolutnie wygląda, że brakuje mu twarzy, ale Jezus Maria, co mu się do jasnej cholery stało? Okej. Okay. Odeślij duszę Bernarda. Łatwiej powiedzieć, obstawiam, że trudniej zrobić. Ale dalej pytanie brzmi, co mu się stało do cholery? Jezus Maria, żeby go zaatakował ścięgnoryj z amnezji? Może postanowił sobie pożyczyć jego twarz, ponieważ on jemu brakowało. Dobra, tu jest... Their spirits were ripped apart, broken beyond repair. Dobra, czy ja chcę wejść tam do środka? Obstawiam, że nie do końca, ale obstawiam, że będę musiał. That's where those bolt cutters are. So close, and yet so in a different reality. A to są te nożyce do metalu. Okej, absolutnie nie zauważyłem z pierwszej perspektywy. Takie, gdzie ona widzi te nożyce? Dopiero teraz zauważyłem, że to faktycznie wygląda jak nożyce. No ale dobra, jest to, czego się obawiałem. Trzeba i ze śladami krwi. Chyba śladami krwi, to chyba jest krew, tak mi się wydaje. No dobra, skoro będziemy mieli duchową energię, to wstawiam, że albo będzie trzeba zrobić jakieś wyładowanie elektroduchowe, albo trzeba będzie używać tarczy. Obie te rzeczy nie do końca mi się podobają, ponieważ mam wrażenie, że będziesz później aktywowałem jakąś... jakiś event, który naprawdę mi się nie będzie podobał. Okej, spoko, tylko... co teraz? Czy na przykład mogę użyć tej energii... Dobra, absolutnie tutaj nic nie zdziałam. Czy mogę... A to coś jeszcze mogę użyć? Halo, dzień dobry! Okej. A czy mogę wykorzystać tą swoją brzytwę? Dobra, już tam widzę tak kurna cholerne, nie wiem, ćmy, motyle, jakieś... Czy ja mogę mieć... Czy ja mogę kurna jakąś dłuższą podkładkę pod mysz poprosić? Ponieważ brakuje mi miejsca i trochę nie tak to wychodzi jak powinno. Niestety widzę jak te motyle,
ćmy, cykady. Czym to jest do jasnej cholery? To jest dobre pytanie, czy... Czy to czymkolwiek to jest? To ma jakieś odniesienie konkretne? Wasn't it Bernard? It's about time you got it back. Okej, okay, mamy maskę chłopca, to jest... Jezus Maria, nie wiem co jest bardziej creepy, te cholerne cykady, czy fakt, że właśnie podniosłem jego twarz. Znaczy okej, okay, dobra, to jest maska, to jest co innego, ale... W Limbo to jest ryj, w Limbo to jest twarz. I ja mam takie dziwne też... Też mam takie malutkie pytanko, czy w momencie, kiedy mu nałożę tą maskę, ja odniosę go z powrotem, czy cokolwiek zrobię, to czy mnie ta gra oszczędzi, czy jednak dostanę takim pierdzielcem na ryj, że się wychuśtam do tyłu 5 razy? Mam nadzieję, że się tak nie wydarzy. I'm sorry you had to go through all this. It's time for you to find peace. Bernard. Thank you. O, Kitku, dzień dobry. It kind of looks like the one I used to get through the mirror. Feels like it too. Cześć, rozumiesz, to jest taka kocia wersja, Limbo wersja... To jest Limbo wersja tego kota, nazwijmy to. Ale nie zmienia to faktu, że o dziwo wyszło to naprawdę nie z... Nieważne, nic nie mówiłem. Nie mówiłem absolutnie nic. On tu chyba nie wejdzie, chyba. Albo mógł wejść. Nie wiem, wolałem nie ryzykować, po prostu wypierdalałem stamtąd w podskokę. Czy ja bym tu, a nie będę mógł wrócić do tego Limbo? W sumie z drugiej strony, czy ja chcę tam wracać w chwili obecnej, kiedy wiem, że on tam jest niespecjalnie, że tak powiem, I don't give a fuck. I tak, rozumiem, że to jest przejście, którą wcześniej przycisnąłem się w Limbo. To wszystko ma takie odniesienia ze sobą. Pytanie brzmi... What? No! No! Czy on naprawdę... No czy ja mogę otworzyć te drzwi? Nie mogę otworzyć tych drzwi? Ready or not, I come! Dobra, chłoda, wstrzymaj oddech. Pytanie brzmi, jak się w tej grze kucało? O ile w ogóle się dało w tej grze kucać? W ogóle to jest... Aha, dobra, pod C. Mogłem się domyślić. Dobrze, że... Dobrze, że nie wymagało kucania. Okej, okay, absolutnie się... Nie spodziewałem, że gościu od taksy będzie mnie atakował również w realnym świecie. Nie jest mi to, szczerze powiedziawszy, na rękę. A absolutnie nie jest mi to na rękę. W żadnym możliwym, sensownym sposób. Dobra, nie ma tu jakiejś, nie wiem, jakiejś rurki, czegokolwiek. Śmietnik, nie, śmietnika nie, ale tutaj coś leży takiego nie za grubego. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco chude, żeby przejść przez te kraty i można byłoby tym sięgnąć te nożyce. Tak na dłuższą metę, szczerze powiedziawszy. Co my tutaj? Dopinacz lekarski, okej. Tylko... Another mirror. Lustro lustrem, wszystko ładnie, pięknie, tylko takie... Jedno proste, bardzo ważne pytanie. Gdzie się podział Ćmur? I co mi szepta tutaj? Czyżby to? New details have emerged. The situation may be more complicated than we expected. No time to explain. You'll get the full report once I get back. Just leave it to me, comrade. Very meticulous of you, comrade. Dobra, dalej mi się absolutnie nie podoba fakt, że kurna ten Ćmur może sobie tak za mną łazić. W obu wymiarach. To jest naprawdę mi nie na rękę, tak to be honest. Okej.
kartka z narysowanym czymś. Nie wiem, może to jest ten ćmur. Absolutnie nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Niedobra pielęgniarka. Stary człowiek, smutna pielęgniarka. Czy ten ćmur to może być jakiś... jakaś reinkarnacja tej pielęgniarki? Albo ona gdzieś tutaj też jest. Jezus, Maria, jeśli jakaś pielęgniarka będzie biegła, to się w ogóle wychuśta. Dobra, tutaj już zabrałem wszystko, co mogłem, tylko... kto tutaj mi gada, kto mi tutaj tak jęczy i... cześć, dzień dobry. Mam wrażenie, że cokolwiek się stało, to jest robota ćmura. Just like Bernard. No names, no faces, no way to help them. To po co oni tutaj są? I super rozwidlenie. Tego mi było trzeba. Ej, absolutnie wydaje mi się, że nie będzie opcji, żebym mógł to zrobić sobie jakkolwiek na spokojnie. Powiem, że prędzej czy później znowu pojawi się ćmur, który będzie za mną ganiał. Będzie chciał mi naprawdę robić nieprzyjemne przykrości absolutnie gdziekolwiek się pojawię. Bez znaczenia... Stop! Absolutnie obecnie bez znaczenia, w którym ja jestem, goddammit, wymiarze. Dzień dobry. This is where he died. Tylko kto go zabił i czemu? Okay. I still need his name. If only I could see the other side of this place. Najpierw to ja się muszę tutaj rozejrzeć dokładnie, absolutnie z każdej możliwej strony, ponieważ być może będzie tutaj coś, co mi się przyda, bądź też nie, może marnuje równie dobrze czas. Ale absolutnie mi to nie przeszkadza, ja lubię lizać ściany w grach tak naprawdę. Plus czuję się troszeczkę bezpieczniej w miejscach, w których na przykład on nie wyskakuje. Skoro nie wyskoczył w chwili obecnej, to czuję się taki troszeczkę bezpieczniejszy i mam takie przeczucie, że im dłużej tutaj spędzę, tym lepiej dla mnie i dla moich nerwów. Okej, mamy zbliżenie. Zbliżenia nigdy nie wróżą nic dobrego. Zbliżenia sugerują, że za chwilę coś się odjebie. A ja nie lubię, kiedy coś się odjebuje. A czekaj, dobra, lubię, jak coś się odjebuje, nie będę kłamał. Ale nie będę też kłamał, że nie zawsze mi się to podoba. I gdzie ja znowu wlazłem? Okej, dziękuję za informację. Kurde, to jest postać w grze, z którą można dyskutować. Ty masz pytania, ona ma odpowiedzi i to mi się podoba. Tylko... szkoda, że to nie działa za każdym razem, szczerze powiedziawszy. Znaczy zapytam, co dalej? I niestety nie mogę liczyć na żadną odpowiedź. A szkoda, nie narzekałbym. I gotta go, the voting's about to start. You know what they say, if you're early, you're on time. No, I mean right now. I can hear them gathering across the hallway. Yeah, yeah, I'll let you know how it went. That voice... that's the guy. Okej, ja zapomniałem, że on miał taki głos. Ja absolutnie nie zwracam uwagi, aż tak bardzo to się dzieje dookoła. Dobra, czy tutaj coś działa? Tutaj nie chciałem absolutnie nic. Czy mogę otworzyć drzwi tutaj? Nie mogę. I czy ja mogę swobodnie przejść przez ten korytarz? Nie podoba mi się, że on jest taki długi, taki szeroki i taki ciemny. Mam wrażenie, że nie bardzo będę się cieszył za chwilę z tego powodu, że mam tutaj taką swobodę. Za chwilę będę sobie pluł w broterze, z niej korzystam. Albo też może i nie. An attendance list. I'll bet the name I'm looking for is here on this page. But which one is it? Przewodniczący Boboń Henryk, obecny, Baryka Waldemar, przekreślony, nieobecny, obecny. Kucharski Jan, Lutek Antoni, Owczarek, Smok Halina, Szydło Danuta, Warga Krystyna, Więgu Artur. Dużo tej osób i absolutnie wiadomo, kto jest kim. Tylko czy ja zerknę cokolwiek, co mi podpowie, kto mógł być tą osobą? Dobra, fajnie, wszystko ładnie, pięknie, tylko czy ja tutaj znajdę coś, co na przykład mi podpowie, że on siedział w tym miejscu konkretnie?
Nie wiem, może na przykład powinienem używać widzenia? Może to nie byłby taki zły pomysł? Dobra, popielniczka, dzień dobry, coś mi powiesz, popielniczko? I can't believe they sat me across from Boris. I don't care whose nephew he is. He's just a sexist pig for all I care. And late, as always. Okej, okay, dobra, czyli naprzeciwko Borysa, który się spóźnia. Skoro się spóźnia, to znaczy, że został wpisany jako osoba nieobecna, a później został przekreślony na obecną. Tak więc... W takim wypadku Borys jest na 9. miejscu. Okej. Okay. W sumie to nie ma żadnego znaczenia, bo tak wiadomo w takim razie, gdzie on siedział. W takim razie jest to miejsce 9. Miejsce 9 jest z perspektywy... Nie, obstawiam, że będzie tutaj. Nie, zaraz, to jest 1. To jest 4, tutaj będzie 2. Tak, ja tak z dupy ustawiają te krzesła, szczerze powiedziawszy, ale dobra, nieważne. 7, 5. I tu jest 9. Czyli naprzeciwko 9 była z tego co pamiętam 4, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tu jest 4. Czyli naszą osobą, której szukamy, jest pan o imieniu... Owczarek Mikołaj. Okej, okay, dobra, załatwione, dzięki, działa. I uwaga, pojawi się teraz Ćmur za mną! Albo i nie. Czy ja teraz mogę ruszyć w ogóle ten sam nóstek, który tutaj przyszedłem? Mogę. Zróbmy teraz szybki backtracking. Jestem aż pod wrażeniem... Jak tu na obecną chwilę jest spokojnie. Tylko, że jak ja wiem, spokojnie jak na wojnie. Tam pierdolnie, tu pierdolnie, znów jest spokojnie. Tylko czy mi się to podejście podoba? Absolutnie rzecz powiedziawszy nie. W żaden możliwy sposób mi się to absolutnie nie podoba. Tylko czy ja teraz nie zapomniałem jego imienia? Chyba nie. Chyba absolutnie nie. Tylko pytanie brzmi teraz... który to jesteś ty, stary? Aha, nawet nie mogę tego absolutnie w ogóle w ten sposób użyć na obecną chwilę. Okej, okay, dobra, spoko. Nie, to nie. Czyli rozumiem, że potrzebuję obu masek i obu imion, żeby cokolwiek popchnąć do przodu. Teraz, tylko że ja się teraz w obecnej chwili, jak dobrze rozumiem, wracam. Tylko w jakim celu? Tu nic nie podziałam, ale tu zauważyłem, że coś jest wcześniej, czego wcześniej jest zbadane. Czy ja mogę iść tak jak chcę, dzięki? There we go. Okej, okay, dobra, nie spodziewałem się, że tutaj będzie klucz. Dobra, naprawdę motyle, nie musiałeś ci pokazywać drzwi, to aktualnie, naprawdę. I ja teraz wlazłem... Gdzie? Gdzie ja znowu jestem? Przepraszam bardzo. Się tak kręcę, chodzę, wychodzę, przechodzę, nachodzę i absolutnie nie wiem, gdzie ja jestem. Kochanie, bardzo tobą tęsknię, mam wielką nadzieję, że wkrótce do mnie dołączysz. Spodobacie się tu, słońce świeci, jezioro jest piękne, ludzie mili. Mili i martwi. Wszyscy. Buziaki. No dobra, można już teraz dosłownie mu powiedzieć press F to respect, bo gościu albo oszalał, albo był świadkiem morderstwa. I właśnie zapraszał albo swoją żonę, albo swoją narzeczoną, albo swoją córkę, albo cholera jasna wie kogo. W każdym razie trochę, że tak powiem, ripuwa. Pytanie, czy on w ogóle przeżył? To jest dobre pytanie. Może to on jest tym Ćmurem? Może oszalał się zmienił w jakąś dziwną kosmiczną bestię z innego wymiaru? To miałoby jakiś sens, chyba, tak mi się wydaje. Być może absolutnie nie, ale równie dobrze być może absolutnie tak. Dobra, mogę przesmyknąć się tędy, ale tego jeszcze na obecną chwilę robić nie chcę. Ponieważ chciałbym zrobić tutaj backtracking i zobaczyć, czy ja coś tutaj działam. Nie, w tym wypadku nie zrobię absolutnie nic. Czyli czasem limbo nie łączy się jak należy z rzeczywistym światem. I te dźwięki dookoła mi się nie podobają. Nie dziwi się, jak Ćmur jest pode mną. Na razie jest spokojnie.
Znowu to mówię, Jezus Maria, naprawdę nie wiem co w obecnej chwili gadać. Teraz jeszcze, to nie jest miejsce, po którym się wcześniej przesmykiwałem i spadłem na... Tam na niższy poziom? Bardzo możliwe, czy ja przypadkiem nie przebiegałem właśnie obok lustra wtedy? Hold up, ja chciałbym pójść do przodu. Okej, dobra, to chyba jednak nie to miejsce. Absolutnie mi się z czymś powaliło. Okej, punkt zapisu, spoko. Absolutnie go nie widzę jak należy. Dobra, on chodzi dookoła. Who the fuck are you? It's like a clown. Dobra, hold up, niech on sobie przejdzie. Powoli, pomalutku, wstrzymując oddech. Nic się nie dzieje, jest dobrze, jest bezpiecznie, chyba. Okej, zniknął, ale w sensie, że się przeniósł na drugą stronę. To nie może być aż tak proste, że... Wiedziałem. Dobra, jak on teraz tutaj łazi? Dobra, zaraz przylec tutaj do mnie. Jak on się przemieszcza? Absolutnie go nie widzę przez lampę nade mną. To jest mój problem w chwili obecnej, że ja go absolutnie nie widzę. Dobra, chyba wiem jak chodzi. Tak mi się wydaje, że wiem jak chodzi. Ale mogę się mylić. Mogę się bardzo mocno mylić i za chwilę się na tym przejadę. Albo i nie. Dobra, może na spokojnie pójdę do przodu. Wstrzymam oddech. Bez szaleństw. Czy to jest dobry pomysł, żeby teraz tak tryptać powoli? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba nie muszę. A może muszę? Nie wiem, chyba wolę iść szybciej, ewentualnie spierdalać pod skokę. Reszta się tutaj... A skąd ty to możesz wiedzieć? W sensie, okej, dobra, kumam, jesteś medium, ale... Skąd ty to możesz wiedzieć? She was a ballerina? Okej, wygodnie. Nice card. Was Vivienne one of your stars? Co tutaj mamy? Eugeniusz Denisek, Impresjaro Gwiazd. Okej. Dobra, zróbmy sobie widzenie, tylko czy widzenie mi powie coś o tej kartce? Nie. Może o tym mi coś powie? No, halo, mogę? Okej, last one. I can barely feel my wrist. I don't care. I just want to go to bed. I need to be alone. Wydaje mi się, że w ogóle samo jej imię wystarczy mi jakkolwiek do tego, aby móc cokolwiek zdziałać. Ja potrzebuję jej nazwiska jeszcze. To jest dobre pytanie. Just Vivienne? No. Probably just a stage name. The artist formerly known as Vivienne. Tego nie wziąłem pod uwagę, ja w sumie mógłbym. That name, it's everywhere. But that wasn't the real you. Dobra, tutaj coś jeszcze mam tutaj. That's her room. Someone couldn't even let her have her privacy. Ktoś ją kurna podglądał, god damn it. Albo jej pracodawca był naprawdę walnięty, albo po prostu jakikolwiek gościu był walnięty. Czyżby jakiś, nie wiem, zbyt nawalony fan? Bardzo możliwe, że tak. Okej. Let's find out who you really were, Vivienne.
O ile będzie dane mi się tego dowiedzieć? Znaczy na pewno będzie dane. The page was torn out. I can't make out the numbers. Mówisz o tych numerach? Czy o jakichś innych numerach? Dobra, zaraz, tutaj mamy 5896. 5896. Tu są jakieś numery, tu są jakieś numery, czy... Które ja numery muszę zapamiętać? To jest dobre pytanie. Będę obstawiał, musiał improwizować. Albo absolutnie te numery nie mają żadnego znaczenia, ja niepotrzebnie próbuję je zapamiętać. Taka opcja też może istnieć. Halo, dzień dobry. Eli and Tori. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Pytania, pytania, wszędzie pytania, odpowiedzi, jak nie było, tak nie ma. To jest to, czego nie lubię. Pytanie na pytaniu z brakiem odpowiedzi. Dobra, chodź, czy ja mogę przejść przez któreś z tych drzwi? Czy któreś z tych drzwi mnie doprowadzi do jakiegoś sensownego miejsca? Czy tu będzie jakaś toaleta albo garderoba? I still don't know her real name. Just words. Sounds without meaning. Jezus, mery, jakie to jest głębokie. Dobra, spróbujmy wrócić do Limbo i przez Limbo wejdźmy do pomieszczenia na przykład tego tutaj. This is where it happened. Of all the places. Okej, mamy jej twarz. You? What are you? No! Get out! Ah! No! No, not pleasant. Not pleasant at all. Coś się tam odjebało! Pomocy! Przepraszam bardzo! And still no name. There's gotta be something. Niekoniecznie! Może trzeba po prostu improwizować i na siłę się jakoś domyśleć tego. Chyba, że wróćmy tutaj i może coś stąd damy radę teraz wywnioskować? Tutaj informacja jakaś. Cokolwiek, mała wzmianka, informacja? Chyba nie. Okej, okay, dobra, understable, have a nice day. Czy mogę na przykład stąd wyjść w ten sposób? Przejść tutaj, gdzieś, cokolwiek, zdziałać? Też nie bardzo. Czy cokolwiek mogę zrobić, powinienem, wydaje mi się, robić to w świecie rzeczywistym. Tylko, kurczę, blade co? Dobra, numeru nie użyję, w sensie mogę go zapamiętać, ale nic mi to nie da. Dobra, nie kminie. Może jak użyję widzenia coś mi to da, cokolwiek. O, tu coś jeszcze tego nie zauważyłem. Dzień dobry. Partial numbers. One of these must have meant something to her. Okej, okay, te numery są dosyć duże i mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że nie będą się ich zapamiętywać, bo jak tak to się po prostu wezmę, pochlać tam, wychuś tam, wyjdę z siebie i stanę obok. Autentycznie. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Okej. Okay. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Okay. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. W końcu Vivienne czy Victoria? Hello? Yes, this is... Vivienne. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What?
That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well? Okay. It's a stressful job, I guess. Oh my god, Ellie! I thought you were... No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So, if you were talking to Ellie, that means... Tori. It's you. The real you. That's your name. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. Głębokie, dziwne, ale głębokie. Pytajesz mi, czy sensowne. I czy pytajesz mi, czy mogę stąd wyjść? Mogę. Okej, czy nie będę musiał wracać dokładnie tą samą drogą i... Czy ja miałem jakiś skrót tutaj, czy jakąś inną trasę po prostu, w jakiejś innej trasie wylądowałem? Chyba trafiłem w inne miejsce. Ale i tak muszę się znowu tutaj przesmyki... A nie, dobra, wróciłem to samo miejsce. Tylko troszeczkę, jakby to powiedzieć, inną drogą. I'm not gonna lie. Co ma to teraz sens? Putting that curse of mine to good use. Moments like ponieważ przeszliśmy przez lustro... Now. I'm not sure anymore. Przeszliśmy przez lustro, weszliśmy do tego pokoju z ćmurem w lewo. Zrobiliśmy to całkowitą obiegówę. I wyszliśmy z prawej. Dobra, ma to sens? Okej, okay, dobra. Ma to absolutnie sens pod każdym możliwym względem. I będę szczerze obstawiał, że wybuchnie któryś z okien. Nie wiem czemu, ale obstawiam, że po prostu walnie któryś z okien. I troszeczkę się zawiodłem, że tak się nie wydarzyło. No dobra. Czyli rozumiem teraz, że możemy im nałożyć maski. Rozumiem, że tak. Sądząc po kształcie twarzy, to będzie facet, a to będzie kobieta albo drugą mańkę? It's okay. Okej, pomyliłem się. Tori. Thank you. Thank you. Ale co im się stało? Czemu mnie tak wylądowali w takim dziwnym miejscu? One down, one to go. Better get to it. Okej, okay, coś sfakapowałem po drodze z tego co widzę. I z jakiegoś powodu nie nauczyłem się jego imienia. Czyli coś przeoczyłem. Czy ja odpaliłem? Tak, odpalałem, ponieważ on się nazywał... Już nie pamiętam jak... Owczarek jakiś tam chyba, wydaje mi się? Być może? Absolutnie już zapomniałem, Jezus Maria. Byłbym naprawdę fatalnym medium, szczerze powiedziawszy. Takie, no dobra, łatwa robota, naucz się jego imienia i go odprowadź na drugą stronę. Jasne, spoko. Fuck. Naprawdę byłbym fatalnym medium, naprawdę bym nie umiał pomóc absolutnie nikomu. Dobra, w takim razie, co ja muszę zrobić tak właściwie, żeby się tego imienia nauczyć? W sensie, co ja muszę zrobić, żeby je opanować? Czy ja muszę jakoś na przykład, nie wiem, wejść w interakcję z tym wszystkim? Boris. That's the guy he was talking about. Seat number 9. Okej, okay, tak wiem. I rozumiem, że teraz muszę przejść do tego krzesła numer 4. This is it. The man I'm looking for. This is where he died. Trochę nieintuicyjne to było, ta była zagadka, że powiedziawszy. Ale no dobra, spoko. That's it. Nicholas. Okay, Nick. Let's get you out of here. A jak on się... Owczarek, dobra, czyli nazwisko umiałem, spoko. Ale nazwisko bo absolutnie nic mi nie dało. Dobra. Wydupiem. Okej, tego się nie spodziewałem. A mogę użyć mocy? Nie mam mocy. Auć.
Absolutnie tego się nie spodziewałem, myślę, że on będzie za mną. Ale w sumie biorąc pod uwagę, że tam można było zrobić obiegówę, mogłem się w sumie spodziewać tego, że on będzie w środku, a nie na zewnątrz. Okej, okay, fuck up, absolutnie całkowicie z mojej strony, spoko. Czy ja się już tego nauczyłem? Okej, Nick. Let's get you out of here. Dobra, już się nauczyliśmy jego imienia, spoko, w takim razie można tam biec, z powrotem. Tylko tym razem... Okej, dobra. Nie mam pojęcia, jak go w takim razie wyminąć. Czy ja coś przełączam? Czy ja coś przegapiam? Co ja może skorzystam z faktu, że jest kurde punkt zapisu i zakończę odcinek, bo ja jeszcze muszę zrobić parę innych rzeczy? Z drugiej strony kusi mnie po prostu tam pójść i to jednak jakoś obejść i wypuścić tego kolesia. I zrobię to, ale tak na wszelki wypadek jeszcze raz kliknę tutaj. Tak by mieć pewność, że faktycznie znam to imię. Ale dobra, jak do niego tam kurna podejść? Właściwie nie podchodzić, tylko jak go wyminąć. Dobra, on se gdzieś tam poszedł, także może... Fuck this shit, I'm out! And where the other rings? Okej, na całe szczęście to nie polegało na tym, że on po prostu mnie usłyszy. A w sumie mnie to aż zaskoczyło, że mnie nie usłyszał, jak zacząłem biec. I aż mnie zaskoczyło, że tutaj nie przyszedł za mną. Czy narzekam? Absolutnie nie. I bardzo chętnie stąd po prostu będę stąd wydupieł w podskokach. Pokażesz teraz archubek, gdzie ja jestem, jak ja przechodzę, w co ja wchodzę, czym ja... Po czym ja nie stąpam? Trochę mnie to przeraża, z drugiej strony niepokoi, z trzeciej strony w sumie nie ma trzeciej strony, to jest wszystko takie... W chwili obecnej odczuwam emocje, w obecnej chwili, w obecnej sytuacji. Także, dobra, dajmy mu tą... Dajmy mu jego twarz. Time for you to get some rest. You've earned it, Nicholas. Thank you, madam. Ale co im się stało? Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić, co im się stało? Sent them away. To a better place, I hope. Co im się do jasnej cholery stało? Kto im to zrobił? Dlaczego? W jaki sposób? I czemu oni byli przyssani do cholera wieczego? Wydaje mi się, że nie bardzo chcą współpracować. Trochę mi się to nie podoba, to jest bardzo niemiłe z ich strony. Tylko pytanie, żeby teraz, czy ja mogę prosić o jakiś taktyczny punkt zapisu? Proszę, byłbym wdzięczny. Co ja tutaj? Pan Rekowicz wymaga ode mnie zbyt wiele, łagodnie mówiąc. Jestem pielęgniarką, a nie nańką. Rozumiem, że ktoś musi się nią opiekować, ale i bez... Ale bez tego mam ręce pełne roboty. Nawet pomijając pozostałe obowiązki, muszę przecież opiekować się biednym panem Tarkowskim. Mimo to staram się jak mogę. Przynajmniej dziewczyna jest cicha i właściwie nie sprawia problemów. Lubię rozmawiać ze swoimi wymyślonymi przyjaciółmi, ale to chyba normalne w jej wieku. Czasem słyszę, jak prowadzi z nimi całe dyskusje i mogłabym przyciąć, że brzmi to, jakby rozmawiała ze sobą, jakby rozmawiały ze sobą dwie osoby. Mam bogatą wyobraźnię, to pewnie rodzinne. Obstawiam, że chodzi o smutkę. Znaczy, mogę wejść tutaj? This is where it started. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even the speck that you left? I hope so. 'Cause I want you to feel everything. The nurse. It got to her first. But why? What the fuck is going on here? To jest bardzo, wydaje mi się, dobre pytanie. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Czy ja mogę prosić o te nożyce w końcu? Dziękuję. Fucking finally.
Okej, podsumowanie idealne. A czy mogłoby to oznaczać punkcie zapisu? Super! Tak więc mam... Także więc kończymy. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, będzie zostawić łapkę w górę, by to poinformować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a seria z Medium przychodzę wam do głosu i chcecie być na bieżąco, zostawcie suba na kanale, dajcie też znać w komentarzach, co myślicie o serii. Ja się z wami żegnam i się widzimy już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!